Dzień dobry! Po bardzo długiej przerwie dobrze wrócić. Nie chcę powiedzieć na stare śmieci, ale do starej tradycji porannych live'ów. Dzisiaj prawie punktualnie, no prawie punktualnie, umówmy się z minutowym poślizgiem, ale cieszę się, że mogę się z Wami zobaczyć. To nie będzie bardzo długie spotkanie. A może dlatego po pierwsze, że jak zaczynamy po długiej przerwie, no to dobrze, żebyśmy nie przedawkowali. A po drugie, dlatego że o 9.45, czyli dokładnie za 20 minut, tutaj w Sejmie, gdzie właśnie jestem, w, będę miał konferencję prasową razem z Michałem Kobosko i Jackiem Burym. W skrócie rzecz biorąc, o tym, jak sprawić, żebyśmy w Polsce odzyskali jak najszybciej poczucie bezpieczeństwa. Państwo, które nie potrafi zapewnić poczucia bezpieczeństwa swoim obywatelom, jest po prostu do kitu, mówiąc delikatnie, a dzisiaj to poczucie bezpieczeństwa wielu z nas straci. Wielu przez Polski ład i przez ten burdel, już trzeba to sobie powiedzieć wprost, formalno-prawno-podatkowy, który zgotował nam w panice szukający dochodów budżetowych Morawiecki. W, w, przez to, co się dzieje w portfelach nas wszystkich, widzieliście swoje raty kredytowe, już banki wam przysłały, ja widziałem. Nie wiem, co to oznacza dla naszego domowego budżetu. Widzieliście już rachunki za gaz, a, a, a pisma przewodnie od operatorów takich jak RWE, czy, no już nieraz nie RWE, ale PGE i inne, w, i inni operatorzy, no to, no to, to, to wiecie doskonale, o co, o co tutaj chodzi. To, to się będzie nasilać. Tego będzie, przypuszczam, jeszcze więcej. Jeszcze więcej dramatów, bo to trzeba chyba tak wprost powiedzieć, kiedy ludzie w lutym zapłacą po raz pierwszy prowadzący działalność gospodarczą, ludzie, którzy zapłacą po raz pierwszy wyższe podatki za styczeń, kiedy w związku z tym zaczną podnosić ceny i tak dalej. Mówiliśmy o tym już wiele razy mówiliśmy też o tym, jakie jest lekarstwo nad zawieszenie tego Polskiego Ładu, jak najszybciej się da na roki i dopracowanie tych przepisów, ale po drodze Połatanie tego wszystkiego, co da się dzisiaj połatać, żeby ludzie nie tracili ulg, żeby, żeby, żeby jak najwięcej pieniędzy zostawało w ich kieszeniach, obniżka VAT-u na stałe, to, to są rzeczy, które trzeba robić natychmiast. Natomiast dzisiaj na konferencji będziemy mówili o trzech rzeczach. Po pierwsze o covid po drugie i o tej sytuacji, którą dzisiaj mamy z tak potężną liczbą zakażeń, po drugie w, o sytuacji na Ukrainie, która. Też eskaluje, czy wokół Ukrainy, i która może zagrozić naszemu poczuciu bezpieczeństwa w bezpośredni sposób. No i po trzecie, wreszcie, w, o całej tej aferze Pegasusa, która. Hmm, Niezasadnie uważana jest przez niektórych jako rzecz, która dotyczy tylko i wyłącznie polityków. Otóż to nie jest rzecz, która dotyczy tylko i wyłącznie polityków, bo to jest opowieść o państwie, które każdego z was, kiedy tylko zechce, może zacząć podsłuchiwać i podglądać, i wy nawet o tym wiedzieć nie będziecie. W, bo na przykład się narazicie komuś z urzędników, albo wiceministrów, albo jeszcze kimś innym, w, albo jeszcze komuś innemu. Wiecie, jak to się w Polsce dzisiaj odbywa bez żadnej kontroli? W, pan jeden minister czy drugi pisze sobie na żółtej karteczce numer telefonu i każe zapiąć w ten numer telefonu pod podsłuch, albo tym podobne, że chcecie żyć w takim państwie? w państwie, w którym nikt nie kontroluje tego rozpasania władzy, podglądactwa, podsłuchiwactwa i tych wszystkich obleśnych rzeczy, które siedzą czasami niektórym ludziom w władzy w głowach, tym, którym odbije. Państwo jest o czymś nie tylko o władzy, którą się sprawuje, ale również o systemie bezpieczników w, nad tą władzą. Po angielsku się mówi checks and balances, czyli tych wszystkich, no właśnie, bezpieczników, chyba nie ma lepszego słowa, które sprawiają, że państwa nie można zacząć w pewnym momencie wykorzystywać do swoich celów. Często się mówi, często słyszymy taki dyżurny spin: a po tej stronie to nie ma żadnych pomysłów, oni się tylko kłócą, jedni przed drugimi, ci chcą wygrać, tam ci chcą wygrać bzdury kompletne. Przecież my za każdym razem, kiedy wychodzimy na konferencję albo kiedy wypowiadamy się o czymkolwiek, to oprócz komentarzy do bieżącej sytuacji, które najbardziej dzisiaj jarają media, przedstawiamy szereg konkretnych rozwiązań, konkretnych pomysłów, które pokazują, jak dzisiaj reagowalibyśmy, kiedy mielibyśmy od was powierzoną władzę, przez was powierzoną władzę, kiedy dzisiaj mielibyśmy odpowiedzialność za państwo. I zobaczcie, no dzisiaj na konferencji prasowej będziemy bardzo konkretnie i wyraźnie mówić o tym, co trzeba dzisiaj zacząć robić i komunikować ludziom w związku z tym szalonym wzrostem zakażeń. Mamy 30 tysięcy. Wczoraj 30 parę pewnie dzisiaj jak nie lepiej, w przyszłym tygodniu może 50, a może dojedziemy do 100 tysięcy zakażeń. Jadąc do pracy, widzę, jakie są kolejki pod punktami testowania COVID. I mamy konkretne propozycje i konkretne rozwiązania, które dzisiaj suflujemy rządowi, a więc po pierwsze, w jasno i wyraźnie apelujemy do rządu, żeby jak najszybciej zakupił w potężną ilość dawek tego leku na COVID, Molnupiravir, który jest doustny, który jest już dostępny. Który zgodnie z zapowiedziami ministerstwa ma być przepisywany przez lekarzy rodziny, że tylko w tym, że mamy w tej chwili w Polsce kilkanaście tysięcy dawek tego leku, a to powinno być coś, co, w, co będzie powszechnie dostępne na receptę od lekarza POZ. Trzeba skrócić, trzeba jakby uprościć, a raczej naprawić system wysyłania na kwarantannę. Nie może być tak, że w, dzisiaj na kwarantannę ludzie są wysyłani. Na podstawie tego, że się samo skierowali na test albo że lekarz wystawił skierowanie na test, dopiero dodatni wynik tego testu na izolację, a nie na kwarantannę może kierować czy powinien kierować. To wszystko jest bardzo ważne, dlatego że ludzie później boją się iść na testy, a jak się boją iść na testy, bo ich zaraz sam test wyłączy, to dłużej chodzą i zarażają. Jak chodzą i zarażają, to mogą komuś się przyczynić do śmierci. Trzeba pomóc ludziom dobrze się zachować, a więc usprawnić ten mechanizm wysokości na izolację, a więc doprowadzić do tego, żeby tego leku do doustnego na COVID było tyle, żeby każdy lekarz POZ-u mógł natychmiast go zadysponować. Po trzecie, trzeba uruchomić, a raczej wesprzeć ten system opieki w domu. Ten system dom, który każdemu choremu daje pulsoksymetr, który wyposaża go tak, żeby mógł monitorować na bieżąco swój stan zdrowia z domu, w domu. I jak połączymy ze sobą te trzy elementy sprawnie działające, to możemy uzyskać to, że ludzie chętniej będą przychodzili do lekarzy i chętnie się będą testować, a więc mniej będą zakaźni dla innych, czy mniej będą rozsiewać tego wirusa, a dzięki temu możemy mieć mniej zgonów, a o to przecież tak naprawdę chodzi i wszyscy możemy czuć się bezpieczni. W tych rekomendacjach są jeszcze oczywiście i w wskazania co do tego, jak należy zabezpieczyć kilka szpitali w każdym województwie w, na potrzeby chorych niekowidowych, żeby natychmiast nie wzrosła śmiertelność osób, które potrzebują pomocy w onkologa, endokrynologa, czy, 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 czy innych specjalizacji? Nie możemy popełnić tych samych błędów, które popełniliśmy już, czy państwo popełniło w poprzednich falach pandemii. W tych rozwiązań, tych zaleceń jest kilka. Jak mówię, będę jeszcze bardziej szczegółowo mówił o nich na konferencji. Michał Kobosko powie o tym, co, co w związku z Ukrainą, z tą zaogniającą się tam sytuacją. Rozmawiając z przedstawicielami innych krajów, naszych sojuszników słyszę, że mają przeświadczenie, że Putin nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, czy robić inwazję, czy, czy nie robić. Natomiast zgromadził potężne wojska i to nie tylko od wschodu gromadzi się czy od zachodniej granicy Ukrainy, nie, wschodniej granicy Ukrainy, a zachodniej Rosji ta koncentracja przebiega, ale również od północy Ukrainy, czyli na południu Białorusi w wojska się lokują. Od Południa, czyli od strony Krymu Morza Czarnego też taka inwazja może nastąpić. Dzisiaj rozmowy o ostatniej szansy między Blinkenem a Ławrowem. Dobrze, że Duda spotyka się z, z Zełańskim, tylko na Boga. Dlaczego my w takiej sytuacji, w takim kryzysie? Kiedy potrzebowalibyśmy być silną częścią zachodniego świata, jesteśmy tak słabi na wojnie z Brukselą, która już wiadomo, zacznie nam za chwilę potrącać od pierwszego projektu, który się trafi. Jesteśmy bardzo ciekawi, jaki to będzie projekt kary. Które są nakładane za te nieudolne rządy w PiSu. Nasze pieniądze, które nie zostaną wydane na nasze drogi, na nasze, na nasze instytucje kultury, na nasze projekty, które w, w, w których funkcjonujemy i których potrzebujemy. Mamy wojnę wciąż jeszcze pełzającą ze Stanami Zjednoczonymi, mamy mnóstwo w, naobrażanych naokoło państw, i my, w tym momencie, kiedy wojna tuż, tuż. I poważny też kryzys humanitarny, trzeba sobie też powiedzieć, no bo jeżeli tam wybuchnie wojna na Ukrainie w jakiejkolwiek postaci, to my odnotujemy w Polsce bardzo duży wzrost migrantów z Ukrainy i będziemy musieli się nimi zaopiekować, wesprzeć ich w, i, i to też będzie nie bez wpływu na sytuację naszą wewnętrzną. I trzeba też pamiętać o tym, że Rosja jednym z argumentów za tym, żeby zaraz te wojny robić, który stawia i którego nie zamierza, zdaje się, odpuścić, jest to, żeby Polska znowu znalazła się w, w strefie wpływów Moskwy. Żeby to Moskwa mogła decydować, albo inaczej, żeby bez zgody Moskwy nie mogło się w Polsce nic wydarzyć, jeżeli chodzi o obecność wojskową NATO, i tak dalej. No to jest dzisiaj stawka w tej grze. O tym Michał będzie mówił więcej, Jacek z kolei powie więcej właśnie o, o narzędziu, które mamy wymyślone, które będzie chroniło nie tylko polityków, ale wszystkich obywateli przed rozpasaniem służb, przed podglądactwem, podsłuchiwactwem i, i przed prowadzoną bez żadnej kontroli kontrolą operacyjną obywateli. Jest takie narzędzie, zostało wypracowane. Jacek opowie o nim więcej w czasie tej konferencji. W, już zespoilowałem i tak znacznie jej część. Chcę tylko powiedzieć, że u nas wszystko dobrze. U mnie też wszystko dobrze, bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za wszystkie te słowa wsparcia, które, które otrzymałem, czy otrzymuję cały czas od Was w związku z powiększeniem się naszej rodziny. To bardzo miłe i też, no to był bardzo krótki urlop ojcowski, ale... W, no, ale odrabia człowiek nocami, tak? Kiedy, kiedy, kiedy czasem przechodzi, tak? Ula tutaj jest na no, absolutną, totalną bohaterką. Ja tylko jestem małym pomocnikiem w tym, w, w tym wszystkim. Ale jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. Odsyłam po takie bardziej osobiste rzeczy i przemyślenia na Instagrama. To jest kanał, który, który teraz postanowiłem dopieścić w związku z tą naszą rewolucją cyfrową, którą planujemy. Za chwilę premiera mojego formatu na YouTubie. Widziałem już scenografię, bardzo fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. No ale na Instagramie jest mnie teraz więcej. Miał być live w tym tygodniu, ale zdaje się, będzie w przyszłym. Więc w przyszłym będziemy się w, w tym formacie instagramowym widzieć. A ja jeszcze tylko odniosę się na chwilę do tego, co wczoraj tutaj latało po wszystkich portalach i po wszystkich mediach sondaż o zjednoczonej opozycji, pokazujący, że jak się opozycja zjednoczy poza lewicą, to będzie miała 42%, a jak się nie zjednoczy poza lewicą, to będzie miała bodajże 45 czy 46, o ile dobrze pamiętam. Więc jak się zjednoczy to gorzej, ale jak się nie zjednoczy to lepiej i w mandatach i w procentach, ale oczywiście wszyscy tutaj, a przynajmniej jakaś część poniosła w hardkorowy przekaz o tym, że zjednoczona opozycja wygrywa spis. No nie, jak jest niezjednoczona, w tym sensie, że dodajemy swoje potencjały i dodajemy swoje mandaty, to budujemy taką większość 16% nad, nad PiSem, która pozwala zabezpieczyć się również przed tym, że PiS zrobi yy, yy, yy. Koalicję z Konfederacją. Nie ma w tej chwili, to nie, to, i zrozumcie, tu nie chodzi o żadną ideę, że ja się teraz uparłem, że ja będę na tego Tuska, bo ten Tusk ma taki pomysł. Mnie to kompletnie nie obchodzi. Mnie obchodzi to, jak wygrać z pisem. Nie po to, żeby wygrać z pisem, tylko po to, żeby wreszcie zmóc wam zaoferować bezpieczeństwo, jakim choćby dzisiaj będziemy mówili na konferencji, żeby ten kraj wreszcie działał normalnie, a nie był rozkradany i rozkładany na czynniki pierwsze przez nepotów, złodziei, oszustów, kombinatorów i małych tchórzy. W, to, to o to dzisiaj toczy się walka. To, czy jedna lista, czy parę list, o tym będziemy dyskutować, jak się będą zbliżały wybory. Na razie nie ma żadnych dowodów za tym, że jedna lista jest bardziej skuteczna. Przeciwnie, jest wiele za tym, że demobilizuje wyborców tej części strony politycznej i tych, którzy mogliby do niej dołączyć ze strony PiSu. A ja, niezależnie od tego, czy będą na mnie pluć, szczekać, krzyczeć, szantażować albo robić różne inne rzeczy, będę trzymał się tego, co uważamy za słuszne, mamy policzone, widzimy i co jest skuteczną strategią zwycięstwa. If... Um... Bardzo się cieszę z tego, że w, i Lewica i PSL, ich liderzy zareagowali tak pozytywnie na konferencję, na pomysł konferencji, która nie będzie dla polityków, tylko dla ludzi o tym, jak przyszłość w Polsce może wyglądać. Ona już 21 marca, mam nadzieję, że Donald Tusk w końcu też zdecyduje się i, w, i dołączy do tego formatu. Czekamy, żeby to było miejsce dla wszystkich. No od poniedziałku zaczynamy już partnerskie przygotowania z tymi, którzy się zgodzili do tej pory, czyli z Lewicą i PSL-em, bo to ma być po partnersku zrobione. Od strony logistycznej i programowej, tu nie ma żadnych hegemonów, tu nie ma żadnych Mesjaszy. Tu jest partnerstwo, współdziałanie i współpraca po to, żeby pokazać wam, że pomysły na Polskę są, że jest ich mnóstwo, że one są takie i siakie, a w, my jesteśmy w stanie współpracować i razem je w, wam później przedstawiać. W, cieszę się z tego, że byliście tutaj tak licznie na tym live'ie dzisiaj, a ja już muszę lecieć na wspomnianą konferencję, więc zostawiam was, mam nadzieję, że nie nie utulonych w żalu. W, widzimy się we wtorek na live'ie w tym. Formacie, a po drodze pewnie jeszcze wiele razy w różnych mediach i w różnych innych konfiguracjach. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki w, za nas, za Polskę 2050, ale za Polskę. Przede wszystkim w tym czasie przełomu, który zbliża się i czujemy to wszystkimi naszymi nie tylko politycznymi, ale i obywatelskimi zmysłami. No i w, trzymajcie też kciuki za mnie w, w, w tej nowej roli, choć no, nie takiej nowej, bo proste to, to wszystko nie jest. I za nas, w, za całą naszą rodzinę. W, bardzo jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za całą tą życzliwość, którą nas, mnie, moją żonę, moje dzieci w tym czasie otulacie. Wszystkiego dobrego i w, do zobaczenia już za chwilę, tylko w innym okienku, albo nawet w tym samym, tylko trochę to inaczej pewnie będzie sformatowane i będzie wyglądało.